Zgłosili się do nas po pomoc. Chcą nie tylko odzyskać dawną formę, ale przede wszystkim równowagę pomiędzy ja. W programie zobaczymy wachlarz emocji, ale jeżeli dobrze rozumiem, to będą jednak małżeństwa, bo w finale zobaczymy ich w strojach ze swoich ślubów, więc to muszą być małżeństwa. No i zastanawiam się, jakie jest twoje zdanie w tych czasach? Czy w ogóle te śluby to są jeszcze potrzebne? Dla mnie to jest tak, wiesz, papierek to nic nie znaczy, bo wiadomo, każdy może odejść od siebie i to nic nie znaczy. Że to nie znaczy, że ktoś będzie bardziej pracował nad związkiem, jak masz papierek, że brałeś ślub, wiesz. Ja myślę, że bardziej dla kobiet to jest taki moment, że wow, rodzina, znajomi przychodzą, to jest taki wieczór, taki dzień, wiesz, taki fajny, bajkowy. Że wiesz, do siebie mówisz, miłe słowa, takie bajkowe, ale czy to gwarantuje jakiś sukces? Nie, myślę, że teraz coraz bardziej właśnie coraz więcej ludzi właśnie przechodzą kryzys czy rozwody i właśnie co jest inspirujące, że te ludzie do nas się zgłaszają, że chcą walczyć o ten związek. I też mieliśmy jedną parę, gdzie mąż mówił, że to jest dla niego być albo nie być, ten program. I wiesz, i finał był i wyszło dobrze. Zobaczymy co dalej, ale widziałam ten progres i że naprawdę chcą pracować nad sobą. I to jest najważniejsze, bo wiadomo, łatwiej jest odejść niż pracować. Naprawiać. Tak. Oczywiście, i też o tym jest dokładnie ten program, ale na koniec muszę zapytać, no bo elementem właśnie będą te stroje ślubne, w które nasi bohaterowie muszą się zmieścić. Co się stało z twoimi sukniami ślubnymi? Mam dalej w domu. To są różne podejścia do tego tematu. Tak, że są? No, myślę, że jedni po prostu się ich pozbywają, inni sobie na przykład przeznaczają na licytację albo żeby komuś innemu służyły. No, znaczy wiesz co, na początku po moim pierwszym ślubie właśnie miałam na licytację oddać, ale tak wiesz, czas przeszedł i zapomniałam tak naprawdę. Jest w mojej... W którymś z magazynów tak, swoją odzieżą. Tak, tak. No i mam takie, wiesz... Mam dwa i wiesz, tak naprawdę jak już Asia będzie starsza i będę miała dalej tą swoją suknię z jej ojcem i będzie chciała uprać, to chętnie jej oddam. Miałem taki pomysł właśnie chyba gdzieś na TikToku, że córki brały ślub w sukniach mam. Tak, tak nieraz jest, to wiesz, chętnie jak jeszcze ta sukienka przeżyje tyle lat, chętnie bym jej, wiesz, pożyczyła czy dała, ale tak, żebym myślała o tym, powiesz, każdy moment, każdy związek w życiu, wiesz, coś był w tym czasie. Dlaczego nagle, okej, zapominamy, że wiesz, nie wiem, dla mnie to jest, wiesz, że... Nie skreślajmy tego. Nie, tak, że się uczymy, wiesz, z każdego związku i coś, po coś ten związek był. Mhm. I wiesz, i ja mam niesamowitą córeczkę i wiesz, to jest najważniejsze. No dobrze, no to za 20 lat spotykamy się z Asią, robimy z nią wywiad, jak w tej sukni ślubnie jej jest. Dobrze. Oglądajcie razem od nowa, dziękuję ci pięknie. Dzięki.